Dominika Cieślak, zapraszamy na InfoMagnes. Sezon wakacyjny to okres wzmożonych robót budowlanych, niestety często prowadzonych z pominięciem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Do redakcji Magnes wpłynęło właśnie amatorskie nagranie przedstawiające taką sytuację na jednym z ważnych budynków w Łukowie. Budynkiem, na dachu którego widać młodego mężczyznę przemieszczającego się bez zabezpieczeń, jest należący do starostwa powiatowy urząd pracy znajdujący się przy ulicy Piłsudskiego. Zaniepokojeni widokiem na nagraniu postanowiliśmy przekazać je do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie z prośbą o komentarz. Niestety wypadków w budownictwie cały czas jest za dużo. Jest to najbardziej wypadkogenna gałąź naszej gospodarki. W 2012 roku łącznie było 26 wypadków, z czego 14 były to upadki z wysokości. W pierwszym półroczu 2013 roku na 15 zgłoszonych wypadków 11 to upadki z wysokości. Jeden ze skutkiem śmiertelnym na budowie drogi S17. Jakie są przyczyny wypadków? Nadinspektor pracy pani Anna Smolarz wymieniła kilka z nich. To przede wszystkim brak skutecznego zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości. Będzie to brak barier ochronnych stojących przed upadkiem z wysokości, niestosowanie środków ochrony indywidualnej, niewłaściwe zabezpieczenie otworów technologicznych oraz niewłaściwa organizacja stanowisk pracy. Ale znaczące tutaj jest to, że coraz częściej wynika to z niestosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, a nie niedostarczenia czy niewyposażenia pracowników. Jeżeli chodzi o te nieprawidłowości związane, widać, że ta osoba, która porusza się po tym dachu, czuje się bardzo niepewnie, czy jak gdyby zdawała sobie sprawę z zagrożenia, jakie związane jest z poruszaniem się na dachu bez stosownych zabezpieczeń. Praca bez zabezpieczenia na dachach przy tak wysokich temperaturach stwarza duże zagrożenia, bo nawet niewielkie zachwianie czy utrata równowagi może doprowadzić do upadku z wysokości, a niestety z tej wysokości mogłoby się to skończyć ciężkim wypadkiem, czyli ktoś mógłby zostać inwalidą do końca życia lub nawet śmiercią tej osoby, która by upadła z takiej wysokości, bo takie przykłady niestety mamy często na budowach. Niestety Łuków nie jest odosobnionym przypadkiem, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa w pracy. Problem dotyczy całego kraju, czego efektem jest kampania społeczna skierowana zarówno do pracodawców, jak i pracowników. W pracy zawodowcy używają głowy i myślą o bezpieczeństwie. Nie bądź ofiarą. Rób swoje zawodowo. Szanuj życie. www.bezupadku.pl. 4 sierpnia w Ławkach odbyła się impreza zrzeszająca pszczelarzy z rejonu łukowskiego. Spotkanie stanowiło okazję do wspólnej zabawy, wymiany doświadczeń wśród producentów oraz skosztowania najlepszych wyrobów, oczywiście z miodu. Święto Miodów, bo tak nazywa się impreza, rozpoczęło się mszą świętą w Gręzówce, a następnie przeniosło do Ławek na teren sąsiadujący z nadleśnictwem Łuków. Po uroczystym otwarciu dokonanym przez władze samorządowe, zgromadzeni goście przenieśli się pod pomnik Kazimierza Lewickiego, prekursora pszczelarstwa na ziemi łukowskiej, gdzie złożyli kwiaty ku jego pamięci. Dalsza część imprezy to prezentacja na scenie lokalnych zespołów artystycznych, a także uczniów z zespołu szkół w Gołaszynie. My jednak przy okazji Święta Miodów postanowiliśmy porozmawiać z jednym z wystawców. Mamy miód rzepakowy, kremowany, czyli taki jak nutelka, przeznaczony tylko już do położenia na kanapkę, do posmarowania wafelka. Mamy miód wielokwiatowy wczesny, czyli z lasu, ten pierwszy taka kruszyna, malina, cała esencja tego lasu. Ostatni miód, teraz wykręcony już z dodatkiem greki, miód jeszcze mamy lipowy. Już koneserzy są i dla takich typowo koneserów miód gryczany. Typowa gryka, kasza gryczana, starsi ludzie, zapachy dzieciństwa. Jednak miód to nie jedyna rzecz, którą można było kupić podczas niedzielnego święta. Dużym zainteresowaniem cieszyły się nalewki oraz mało znany w naszych regionach pyłek kwiatowy. Jest to produkt zbierany przez pszczoły i naprawdę on powinien być hitem obecnie tego roku. Jest to produkt, który, powiem szczerze, nawet jest o wiele bardziej wartościowy od samego miodu. Jest to zbiór mikroelementów, zbiór witamin. Działa wzmacniająco, pobudzająco na organizm ludzki. Z dodatkiem miodu działa jak tak zwany power. Przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci,
bez apetytu, jakiś dla dzieci anemicznych, dla osób, które zażywają bardzo dużo leków. Jest to produkt, który czyści nasz organizm, a przy obecnym takim zanieczyszczeniu środowiska on regeneruje wątrobę. Jest to niedoceniany produkt pszczeli, który był tak naprawdę doceniany przez naszych dziadków i ojców, a później poszedł w zapomnienie podług miodu, ale powinniśmy do niego wrócić i dzięki temu polecam i proponuję właśnie ten produkt, jakim jest pyłek kwiatowy. Podobnie jak w minionych latach, także i w tym roku łukowscy harcerze przeprowadzają zbiórkę pieniędzy na renowację grobów znajdujących się na terenie cmentarza miejskiego w Łukowie. Z tej okazji postanowiliśmy porozmawiać z panem Andrzejem Sośnierzem, który jest zaangażowany w akcję ratowania zabytków. Aktualnie jest w konserwacji grób rodziny Łaskich, który znajduje się obok kościółka, który był do tej pory zakopany. Widać było 1/3 tylko. Pierwszy jako taki to był grób Mejmesku, następnie niewielki pomnik betonowy, no i oficera Majewskiego. Co ważne, renowacja zabytkowych nagrobków jest procesem niezwykle czasochłonnym i wieloetapowym. Wpływ na to mają struktura samego grobu i stopień jego zniszczenia, a także ręczny charakter prowadzonych prac. Bardzo czasochłonna, bo tutaj kolejne etapy prac konserwatorskich wymagają czasu, to znaczy pewne etapy muszą przejść okres, że tak powiem, dojrzewania, bo po impregnacji musi kamień dojrzeć, musi związać, natomiast następny etap wymaga, żeby kamień był suchy, nie może być mokry, także to jest czasochłonne, natomiast czyszczenie kamienia odbywa się ręcznie przede wszystkim, doczyszczanie. Nie można stosować na dużą skalę nowej techniki, jeżeli chce się to zrobić dobrze, bez daleko idących uszkodzeń kamienia. Nasza wizyta była jednocześnie apelem do mieszkańców o pomoc w zbiórce pieniędzy na rzecz ratowania zabytków znajdujących się na łukowskim cmentarzu. Komentarza na ten temat udzielił nam podharcmistrz Tomasz Sych, zastępca komendanta chówca ZHP Łuków. Szanowni Państwo, mieszkańcy Łukowa, w niedzielę 18 sierpnia podczas uroczystości odpustu świętego Rocha zostanie przeprowadzona kolejna zbiórka publiczna, w której środki zostaną przeznaczone na renowację zabytkowych nagrobków na łukowskim cmentarzu. Dzięki hojności mieszkańców Łukowa do tej pory udało się zebrać kwotę ponad 14 tysięcy. Większość tych środków została już wydana na renowację nagrobków. Część z nich jest jeszcze w trakcie napraw konserwatorskich. Liczymy, że dzięki Państwa hojności uda się zebrać kolejne środki, które pozwolą na zachowanie zabytków architektonicznych znajdujących się w naszym cmentarzu, świadectw historii naszego miasta. Jako Magnes TV zachęcamy wszystkich mieszkańców Łukowa do udziału w kwestii. W niedzielę w Wiśniewie nieopodal Siedlec odbył się Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych. Była to już 7. edycja imprezy, na której zaprezentowali się twórcy ludowi z terenów powiatu siedleckiego, garwolińskiego, radzyńskiego i łukowskiego. Na scenie zaprezentowało się łącznie 11 kapel z Wiśniewa, Międzyrzeca Podlaskiego, Garwolina, Radzynia Podlaskiego i Łukowa, wśród których zwyciężyła kapela Powiślaki z miejscowości Strych w powiecie garwolińskim. Sam festiwal to ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem impreza organizowana corocznie przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie. Jej celem jest popularyzowanie kultury ludowej i folkloru, a także ochrona i dokumentacja autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego. Repertuar zespołów jest praktycznie dowolny, aczkolwiek obowiązkowe jest wykonanie polki wiśniewskiej. Po pełną relację z 7. Mazowieckiego Przeglądu Kapel Ludowych pod Siedlcami w Wiśniewie zapraszamy do odrębnego materiału już wkrótce w Magnes TV. Plac Wolności i Solidarności zmienia się. Przeprowadzone zostały na nim prace pielęgnacyjne polegające na czyszczeniu kostki brukowej i wycinaniu gałęzi. Szerszego komentarza na ten temat udzielił nam pan Marek Domański z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Łukowie. Plac Solidarności i Wolności po modernizacji został oddany do użytku mieszkańców w 2005 roku. I praktycznie od 2005 roku, oprócz takich podstawowych prac porządkowych, które były wykonywane tutaj na Placu Solidarności i Wolności, nic nie było robione dodatkowego. W tym roku postanowiliśmy
przeczyścić, wyczyścić kostkę, która się znajduje na naszym placu, tą granitową. Wyczyściliśmy praktycznie już całą kostkę znajdującą się na Placu Solidarności i Wolności. Specjalnym środkiem chemicznym, takim organicznym, biodegradowalnym, żeby nie niszczyć roślin, które się wokoło znajdują. Umyliśmy tą całą kostkę, przycięliśmy drzewa, które się znajdują czy to od strony domu handlowego, czy to inne drzewa. Przycięliśmy dodatkowo dąb wolności, który rośnie na placu. Uzyskał bardzo ładny kształt, w tej chwili już widać pień naszego dębu. Jeszcze dzisiaj trwają prace polegające na dokończeniu mycia tej kostki granitowej. Uprzątniemy jeszcze liście, które zalegają na placu. Pracę wykonujemy naszymi pracownikami. Jedynym naszym kosztem, jaki tutaj włożyliśmy, jest koszt czy to paliwa do agregatu, czy to środka myjącego. Resztę pracy wykonujemy pracownikami gospodarczymi Urzędu Miasta, jak również osobami skazanymi, które przyjeżdżają do nas z Zakładu Karnego Siedlec. Dodatkowo jeszcze w tym tygodniu będziemy malowali wszystkie ławki, które się znajdują na Placu Solidarności i Wolności, jak również kończyliśmy malowanie ławek na deptaku od ulicy Przemysłowej do ulicy Dmocha. W niedzielne przedpołudnie jeden z łukowskich salonów piękności zafundował mieszkańcom Łukowa nietypową niespodziankę. Przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące pielęgnacji skóry, makijażu i trendów modowych. Zaprosiłyśmy dzisiaj mieszkańców Łukowa na mini metamorfozy. Można zrobić sobie, tak jak tutaj w tej chwili pani robił makijaż, można zrobić sobie również pielęgnację dłoni z peelingiem, z maseczką na dłonie, z rękawicami termicznymi. Można również zanalizować skórę, dobrać odpowiednie preparaty, kosmetyki do pielęgnacji na co dzień. Można poprawić spojrzenie, tak jak za chwilkę będę tutaj robiła, będziemy robiły makijaż oka, podnosiły brew do góry, jak prostymi trikami, bez jakiegoś dużego nakładu czasowego i finansowego można poprawić swój wygląd. Tego uczymy, to pokazujemy, bo najlepiej jest zaprezentować pewne rzeczy, niż tylko o nich mówić. Skąd w ogóle pomysł na przeprowadzenie niedzielnych warsztatów? Komentarze na ten temat udzieliła nam pani Anna Czubaszek. Każdy jubileusz to jest świetna okazja do świętowania, a 20 lat na rynku to pretekst do i taki sukces, żeby zorganizować coś naprawdę dużego. Dlatego z panią Moniką doszłyśmy do wniosku, że tort i szampana zostawimy dla przyjaciół, a mieszkańcom Łukowa zorganizujemy warsztaty urodowe, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i znaleźć odpowiedzi na nurtujące od wielu lat pytania. Dzięki temu też miałyśmy okazję, żeby przedstawić nowe trendy, ponieważ przez 20 lat i to, jak wyglądały paznokcie, i to, jak wyglądał makijaż, zmieniało się nie do poznania. Nasze spotkanie było również okazją do rozmowy o urodzie mieszkańców Łukowa. O ile w przypadku łukowianek nasza telewizja nie ma zastrzeżeń, to w przypadku mężczyzn nieco się zaskoczyliśmy. Coraz więcej mężczyzn decyduje się na różne zabiegi, od drobnych po naprawdę bardzo ekstrawaganckie, których wiele kobiet by się nie odważyło zrobić. Tutaj myślę, że już więcej powiedzą panie specjalistki, ale ja słyszałam, że nawet panowie mogliby mieć tutaj swój salon męski, gdzie można byłoby specjalne menu dla mężczyzn znaleźć. Namawiani przez pracownicę z przykrością musieliśmy odmówić poddania się zabiegom upiększającym i skupiliśmy na wyjaśnianiu, co to jest metamorfoza, której poddało się wiele łukowianek tego dnia. To nie dość, że nie jest zabieg, to jest metamorfoza. Czyli przyszła pani Sotę, w ogóle nie umalowana, a teraz pani Monika dobiera dla niej makijaż, tak żeby była nie do poznania. Jako Magnes TV popieramy inicjatywy takie jak ta z niedzieli. Jednocześnie mamy nadzieję, że inne placówki zorganizują w przyszłości podobne warsztaty. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy Państwa na Info Magnes za tydzień.